witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na debacie wyborczej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wszechnica przy współpracy z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury Dom Narodowy. Bardzo serdecznie witam Państwa, a w sposób szczególny witamy kandydatów, którzy byli na tę debatę. Zaprosiliśmy do udziału w tej debacie wszystkie komitety wyborcze, wszystkie komitety ogólnopolskie, a tym samym również i te komitety, które zarejestrowały swoje listy w okręgu wyborczym numer 27, czyli w okręgu bielskim. I bardzo serdecznie witam przedstawiciela Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, pana Przemysława Majora. Witam bardzo serdecznie pana Ryszarda Macurę, który reprezentuje Komitet Wyborczy. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, reprezentowany przez pana Michała Brudnego. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość reprezentuje pani Maria Starzyńska. Natomiast lista numer 5 to pan Andrzej Molin i komitet, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Platforma Nowoczesna, Inicjatywa Polska Zieloni. Bardzo serdecznie jeszcze raz witam. Jak wiadomo, najbliższą niedzielę, 13 października, odbędą się wybory parlamentarne. Wybierzemy na następne 4 lata posłów, senatorów. Chcielibyśmy, aby ten wybór był jak najbardziej świadomy, abyśmy znali programy wyborcze, z jakimi poszczególne partie polityczne idą do tych wyborów i poznali bliżej kandydatów stąd, bo wszyscy Państwo reprezentujecie tu ziemię cieszyńską, powiat cieszyński. Myślę, że ta debata pozwoli nam na to, żeby poznać lepiej kandydatów i te programy, które ci kandydaci reprezentują. Chcielibyśmy jako organizatorzy zadać wszystkim z Państwa tutaj obecnym 3 pytania, które są przez nas przygotowane. Każdy z Państwa będzie miał 2 minuty na udzielenie odpowiedzi. Jest możliwość przy każdej turze pytań riposty, która może trwać nie dłużej niż 1 minuta. Natomiast również i po tej części pytań serdecznie zapraszam Państwa do zadawania pytań poszczególnym kandydatom. Do tego jeszcze co do zasad, to myślę, że później do nich przejdziemy, jeśli chodzi o pytania publiczności. Więc myślę, że możemy zacząć. Jeśli chodzi o tematykę, to myślę, że to jest ta tematyka, która gdzieś tam jest w przestrzeni publicznej. Bardzo często ludzie na ten temat dyskutują. Są to też problemy, z którymi na co dzień się zmagamy. Więc pytania będą dotyczyły opieki zdrowotnej, czystego powietrza, czyli środowiska naturalnego oraz polityki społecznej. Zgodnie tutaj z uczestnikami dogadaliśmy się, że będziemy tutaj odpowiadać na pytania tak, jak kandydaci, komitety wyborcze mają numerki, jeśli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą, więc pierwsze pytanie będzie odpowiadał pan Przemysław Major, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pierwsze pytanie. Jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia? W jaki sposób można poprawić sytuację zdrowotną Polaków, aby ta sytuacja związana z małą ilością lekarzy, czy też wciąż niestety dużymi kolejkami, jeśli chodzi o specjalistów, została w miarę możliwości rozwiązana? Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za zaproszenie i witam wszystkich adwersarzy w tych nadchodzących wyborach. Dobrze, zaczynamy od tematu służby zdrowia. On jest z perspektywy mieszkańca naszego kraju najważniejszym podstawowym zagadnieniem, tym, który dotyczy każdego z nas niezależnie od wieku. Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Polska, którą mam przyjemność reprezentować w tych wyborach, idzie z bardzo dobrym i zintegrowanym programem dla naszych rodaków, dla wszystkich Polaków, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Pierwszy podstawowy warunek i postulat, który uważamy, że powinien być spełniony i jest zaprezentowany na pierwszym miejscu w tym obszarze w naszym programie, to jest zwiększenie wydatków na służbę zdrowia z 4,9% PKB do 6,8%. Osobiście uważam, że są na dzień dzisiejszy środki w budżecie państwa na służbę zdrowia, które zaspokajają w minimalnym stopniu potrzeby Polaków, natomiast zwiększenie środków do 6,8 PKB jest konieczne, aby ułatwić dostęp mieszkańców, Polaków do systemu służby zdrowia. Kolejny ważny element to darmowe leki, szczepienia i opieka nad dziećmi, nad naszymi najmłodszymi obywatelami. Są programy profilaktyczne, które realizowane są przez polskie samorządy, natomiast wymagają one większego wsparcia i pomocy finansowej.
uważamy także w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, także decentralizacja służby zdrowia i przekazanie więcej kompetencji do narodowych, do regionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także ściągnięcie jednoosobowej decyzyjności z dyrektorów regionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia i kontrola nad ich decyzjami. Wprowadzenie także standardów posiłków w szpitalach. I ważne, zwiększenie dostępności dla młodych ludzi, którzy chcą podjąć studia medyczne, zwiększenie, podniesienie limitów oraz ułatwienie rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji. Dziękuję bardzo. Odpowiedź na to pytanie proszę pana Ryszarda Maturę, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, warto korzystać z dobrych wzorców, a taki wzorzec dotyczył już ratownictwa medycznego. Ten wzorzec został stworzony przez profesora Religę, ministra zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. I ten system przede wszystkim opierał się na pewnej przejrzystości i bardzo takim poukładanych proporcjach, co czego powinno być. No i w tym ratownictwie medycznym wiadomo, jakie mają być składy zespołów, wiadomo, jaki obszar obejmują, wiadomo, jakie zespoły i jakie zadania mają wykonywać, z czego składają się te zespoły. I teraz powinniśmy to przełożyć na inny wymiar, wymiar funkcjonowania całej służby zdrowia, czyli tutaj też powinno to być usystematyzowane, a więc wiemy, jakie zadania ma obejmować publiczna służba zdrowia, wiemy, kto ma to wykonywać. No i ten trzeci element, który jest też niezwykle ważny, który dzisiaj już występuje w ratownictwie medycznym, to jest pewność finansowania. Szpitale powinny być w sposób pewny finansowany i dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i koalicjanci wykonali już ten krok w postaci zbudowania pierwocin takiej sieci szpitali. Ważnym zadaniem będzie również podnoszenie poziomu dofinansowania sprawnej organizacji szpitali, bo to, o czym przed chwilą powiedziałem, to jest zbudowanie takiego fundamentu. Teraz należy to dofinansować. Pozwolę sobie zaznaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość dość wiarygodnie pokazuje, że znajduje pieniądze i może je przeznaczać i robi to w sposób systematyczny. Powinniśmy podnosić ilość osób kształcących się w zawodach medycznych. W tym roku było to około 8600 osób przyjętych na studia medyczne. Jest to proces, który rozpoczął się jakiś czas temu i to dopiero da nam możliwość przyjmowania odpowiedniej liczby osób jako lekarzy do obsługi naszych obywateli. Powinniśmy również przywrócić kształcenie pielęgniarek przy szpitalach lokalnych i należałoby przeanalizować likwidację lekarskiego egzaminu końcowego. Dzisiaj po takim egzaminie wiele osób, powiem tylko jeszcze hasłowo, ważna jest profilaktyka i odpowiednia też edukacja w tym zakresie. Odpowiedź na to pytanie proszę pana Michała Brudnego, reprezentującego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Witam państwa serdecznie. Proszę państwa, służba zdrowia, jak każdy z nas tu będzie pewnie próbował państwa przekonać, ale państwo przecież to na co dzień wiecie, jest tematem niezwykle, niezwykle trudnym, niezwykle tak naprawdę takim dojmującym. Znaczy każda sytuacja trudna, w sytuacji, gdy jesteśmy chorzy, gdy ktoś z naszych bliskich jest chory, powoduje, że pojawiają się olbrzymie nerwy, stres, napięcie. Każdy z nas ma jakieś pomysły na to, żeby tą służbę zdrowia uleczyć. Tak? Natomiast myślę, że świadomość tego, że nie da się tego zrobić bez środków finansowych, powinna nas chyba wszystkich tutaj jednoczyć. Obecnie na świadczenia, znaczy na ochronę służby zdrowia, jest przeznaczane niespełna 4,5-4,6% PKB. Skąd to się bierze? Nominalnie jest to oczywiście wyższa kwota, ale tak naprawdę bierze się ten współczynnik z lat wcześniejszych, więc zupełnie jest to niewłaściwe. Powinniśmy dążyć do tego, żeby do 2024 roku wprowadzić poziom finansowania na poziomie 7,2% PKB. Niezwykle ważne jest skrócenie kolejek do lekarza specjalisty. Dzisiaj czekamy po wiele miesięcy na to, żeby to się stało. Wiemy już, że tak naprawdę na
40 kilka specjalizacji, w 26 specjalizacjach jest po prostu pogorszenie stanu, jeżeli chodzi o wydłużenie kolejek do specjalisty. Musimy to zmienić. Musimy bardzo szybko rozwiązać również tak naprawdę problemy, które zostały jako postulaty naznaczone przez wcześniej pielęgniarki, ale również i rehabilitantów, rezydentów. To są problemy, które nas dotyczą tak naprawdę w największej mocy. Jeżeli zapomnimy o tym, że ci ludzie tak naprawdę odpowiadają w dużym stopniu za nasze zdrowie, naszą opiekę, nie docenimy ich odpowiednio, oczywiście nasza służba i nasze działania Dziękuję serdecznie. Może tylko powiem, że tak hasłowo również, o ile mogę to skorzystać z precedensów wcześniejszych, tylko tyle, że bardzo zależy nam na tym, żeby leki ustanowić kwotę minimalną 5 zł za maksymalną 5 zł za leki na receptę dla pacjentów. Dziękuję. I to może. Dziękuję bardzo. I odpowiedź na to pytanie proszę panią Marię Starzyńską, reprezentującą Komitet Wyborczy Konfederacji. Szanowni Państwo, Konfederacja docelowo planuje likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze na zdrowie, na leczenie powinny iść za pacjentem. To potrzeby pacjenta powinny decydować o rynku usług medycznych. Natomiast na CITO, tu i teraz, potrzebne są przede wszystkim zmiany dotyczące dostępu do specjalistów. Tak jak moi przedmówcy mówili, jest ogromny problem i ten problem się ciągnie, myślę, że przez całą dekadę. Przede wszystkim brakuje poradni specjalistycznych, jak również lekarzy specjalistów. Powiem może na przykładzie województwa śląskiego, poradni hepatologicznych. Tych poradni na terenie województwa jest 11. Umieszczone są przede wszystkim w okolicach Katowic, natomiast dla części właśnie tutaj południowej województwa śląskiego znajduje się tylko jedna poradnia w Rybniku. Czas oczekiwania na przyjęcie przez specjalistę hepatologa wynosi od 120 do 440 dni. Taki jest czas oczekiwania na właśnie wizytę u hepatologa w Śląskim Akademii Medycznej. Więc to jest po prostu niedopuszczalne, żeby pacjent musiał tyle czasu czekać na przyjęcie przez lekarza specjalistę. Kolejna sprawa to, tak jak powiedziałam, Narodowy Fundusz Zdrowia decyduje o liczbie poradni. Te poradnie powinny być nowo tworzone tam, gdzie są potrzeby. Diagnoza od lekarzy specjalistów, gdzie są potrzeby i taką poradnię można by było utworzyć. Kolejna sprawa to właśnie brak lekarzy specjalistów, brak szkoleń, bardzo małe limity przyjęć na studia, czy tam podyplomowe, czy po prostu związane ze specjalizacją. Brakuje alergologów, brakuje endokrynologów, hematologów. Po prostu w każdej dziedzinie nie ma specjalistów. I co z tego, że płacimy składki co miesiąc, jak musimy dodatkowo z własnej kieszeni płacić za wizyty u lekarzy specjalistów. Już? Tak. Jeszcze nie. Dziękuję bardzo. W takim razie odpowiedź na to pytanie proszę. Tak. Jako ostatniego odpowiedź na to pytanie proszę pana Andrzeja Molina, reprezentującego Koalicję Obywatelską. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa obecność. Uważam, że to ostatni moment na zmiany, na reformę służby zdrowia, bo na dłuższą metę na pewno tak nie może być. Zauważamy wręcz w tej chwili, że się cofamy, bo ostatnio dowiedzieliśmy się, że skraca się długość życia Polaków. To już są alarmujące informacje. Brakuje lekarzy w szpitalach, brakuje pielęgniarek, brakuje leków w aptekach. Jak zaradzić tej sytuacji? Zaczerpnąć wzorce, chociażby wychylić się trochę i popatrzeć, jak to wygląda w Czechach, gdzie wielu Polaków korzysta z tej służby zdrowia skutecznie, sympatycznie, bez kolejek, w przyjaznej atmosferze. Skąd taki sukces Czechów? Otóż przede wszystkim pieniądze dzielone są w regionach, nie centralnie. Dlaczego w Polsce taki problem? Właśnie centralne dysponowanie funduszami. Trzeba przełożyć te pieniądze na samorząd lokalny, gminny, powiatowy, wojewódzki.
Zobrazuję Państwa ten problem na podstawie danych statystycznych, tak jak najprawdopodobniej decyzje właśnie w ministerstwie zapadają. Na przykład wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację dotyczącą poradni chirurgicznych. Statystycznie może się okazać, że ilość średnia jest zupełnie dobra. W niektórych gminach, w niektórych regionach jest więcej niż średnia, w innych będzie mało, a wręcz w ogóle. No i co się w takiej sytuacji dzieje? Właśnie w niektórych miejscowościach jak w Gogolinie, w Katowicach, w Wiśle może na przykład takiej poradni w ogóle nie być, a w innym może być nadmiar, gdzie konkurują ze sobą poradnie i borykają się z utrzymaniem na rynku usług. A jeżeli by decydowały o tym władze lokalne, to szybko zareagują, szybko dofinansują tych specjalistów, którzy są na danym regionie potrzebni. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję kandydatom za odpowiedź na to pytanie. Tak jak powiedziałem na samym wstępie, każdy z Państwa uczestników, kandydatów ma prawo odnieść się do wypowiedzi poprzednika. Jeśli chcielibyście Państwo z tej możliwości skorzystać, to jedna minuta. Chyba, że nie, to przechodzimy do następnej tury pytań. Tak, bardzo proszę, pan Ryszard Matura. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość odpowiada się oczywiście za usystematyzowanymi rozwiązaniami, tak żeby faktycznie było to rozwiązane sieciowo. Natomiast no, muszę się zwrócić też do pana radnego Andrzeja Molina, ponieważ no, ja miałem okazję uczestniczyć w obronie szpitala powiatowego jako szpitala publicznego. Prawdopodobnie te więcej, to będzie około 7 lat temu, gdybyśmy tutaj dość mocno nie zareagowali, to dzisiaj mielibyśmy szpital prywatny skomercjalizowany, no i być może bliżej bylibyśmy koncepcji, o której pani mówi, ale z pewnością samorząd nie miałby wpływu już na to, co się tam specjalnie dzieje. Natomiast pozwolę sobie jeszcze odnieść się do uchwał, które były podejmowane w kwietniu 2019 roku w sprawie przekazania środków dla Szpitala Śląskiego przez Urząd Marszałkowski. W pierwszej uchwale głosował pan tej intencyjnej za przekazaniem środków, natomiast potem już w uchwale budżetowej był pan przeciwny i potem w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli tak, pan Andrzej Molin. Jedna minuta. Panie burmistrzu, właściwa. Byłem wielkim orędownikiem przekazania środków finansowych dla powiatu cieszyńskiego. To może pan w scenariuszach, zresztą są dostępne na BIP-ie. Wstrzymałem się od głosu zupełnie z innego powodu, innych środków, które były wówczas w budżecie również procedowane. Za powiatem cieszyńskim stałem murem. I na komisji, może pan Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego przeczytać tę informację. Decydowaliśmy, głosowałem za, zawsze stałem w obronie Szpitala Cieszyńskiego, jak byłem dyrektorem. Specjalny fundusz był przeznaczony, który dr Krzanowski zainicjował orędownikiem zawsze pomocy dla Szpitala Cieszyńskiego. Byłem w powiecie, jest tutaj pan starosta, król na pewno to poświadczy. A po to jestem w sejmiku, żeby bronić właśnie interesów Śląska Cieszyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze pan Michał Brudny się zgłasza, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jedna minuta. No rzeczywiście chciałem się też odnieść tutaj w zasadzie do tego, co słyszę, bo tak naprawdę wiele problemów można by było rozwiązać tak naprawdę podniesieniem zwyczajnie finansowania służby zdrowia, czego nie robimy. Z czego przykładem są chociażby teraz zamykane o kolejne oddziały. W Cieszynie, w Pszczynie sytuacja jest cały czas, nie ma, otwarte, zamknięte, nie wiadomo jaka jest przyszłość szpitala Bielsko, odchodzenie anestezjologów. Wydaje mi się, że tak naprawdę teraz prześciganie się, kto ewentualnie głosował, kto nie głosował, jak to wyglądało, mamy sytuację tu i teraz. Teraz potrzebujemy zmienić tą sytuację i teraz potrzebujemy większych środków na to. Dziękuję bardzo. Mówmy o przyszłości. Mówmy o przyszłości. Dobrze. Jeszcze ktoś z Państwa chciałby raz na jedno pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję. W takim razie kandydatom na odpowiedź na to pierwsze pytanie. Przechodzimy w takim razie do drugiej tury. Jeśli chodzi o drugie pytanie, będzie dotyczyło czystego środowiska naturalnego. Myślę, Szanowni Państwo, że takim istotnym dość problemem, w szczególności jeśli chodzi o Śląsk, jest to, że od dłuższego czasu na obszarze całego kraju, a myślę przede wszystkim jeśli chodzi o Śląsk, utrzymuje się fatalna jakość powietrza. W takim razie, w jaki sposób Państwo, jak kandydaci, jakie programy Państwo macie, jeśli chodzi o walkę ze smogiem? Jako pierwszego o odpowiedź na to pytanie proszę pana Ryszarda Macurę, reprezentującego PiS.
Szanowni Państwo, jeszcze w połowie lat 80. jako uczeń cieszyńskiego mechana miałem okazję słyszeć o przestarzałym systemie naszych sieci elektroenergetycznych i to jest swego rodzaju symbol tego, jaka jest nasza świadomość i też jakie są nasze możliwości w zakresie gospodarki tej związanej z energetyką. Myślę, że jako Polska zrobiliśmy w tym zakresie już wiele od lat 90. Przede wszystkim dotyczyło to polskiego przemysłu, narzuciliśmy my różnego rodzaju normy, ale oczywiście można byłoby jeszcze zrobić więcej. Myślę że zresztą, że tu jest takim elementem zlikwidowania też tej zasady, są równi i równiejsi. Myślę, że są takie podmioty, które musiały zrobić więcej, niestety takim, którym czasami coś odpuszczano. Myślę, że można byłoby również wprowadzić odpowiedzialność producentów za to, co wytwarzają, czyli na przykład wymagać od nich dłuższego okresu trwałości produktów, które tworzą, czy też recyklingu, za który powinni ewentualnie w przyszłości odpowiadać. Również jako samorządy zajęliśmy się tą sprawą. Przykład cieszyński to jest mocne wykorzystywanie energetyki cieszyńskiej, osieciowanie. Miałem okazję w tym uczestniczyć. To jest wymiana źródeł ciepła. W tej chwili jako zastępca wójta z kolei gminy Istebna uczestniczę w programie wymiany pieców. Wymieniamy rocznie około 50 pieców, dofinansowujemy to kwotą około 8, czy w tym roku około 6 tysięcy każdy mieszkaniec otrzymuje. To jest również program dla Śląska, który wprowadził polski rząd, kwota 42 miliardów złotych, w tym wiele środków przeznaczonych właśnie na zadania związane z czystością środowiska. To jest rządowy program Czyste Powietrze, który umożliwia zwłaszcza tym biedniejszym wymianę pieca, termomodernizację, wymianę okien. To są w końcu paliwa alternatywne. Przykładem jest gazociąg, który po wielu, wielu latach pojawi się w Istebnej, mam nadzieję, gdzieś początkiem już lat 20. XXI wieku. Pojawił się śmiały program elektromobilności. Uważam to za program bardzo ambitny. On niestety muszę kończyć. I powiem wobec tylko o tym jeszcze, że nakłady na badania poprawiające wzrost znaczenia transportu publicznego, w tym kolei, promocja aktywnego stylu zdrowia i edukacja ekologiczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i odpowiedź na to pytanie, jak walczyć ze smogiem, w jaki sposób powodować, żeby to nasze środowisko naturalne było w lepszym stanie. Proszę pana Michała Brudnego. Tak, my się w wielu postulatach pewnie będziemy znowu zgadzać, a pewnie ścieżka dojścia do tego jest inna, tak? I to zresztą jest takie bardzo charakterystyczne, że rządy, które obecnie są, bardzo mocno mówią o mądrych rzeczach, ale środki dojścia są czasami bardzo złe. Proszę Państwa, do 2035 roku Lewica ma w planie i będzie bardzo mocno pracować nad tym, żeby ponad połowa energii zużywana przez nas pochodziła ze źródeł odnawialnych. Proszę Państwa, program, o którym tu Pan mówi, Czyste Powietrze, no niestety, on nie działa. W pierwszym roku były plany, żeby co najmniej kilkaset tysięcy wymieniono pieców. Na dzień dzisiejszy jest to około 26-27 tysięcy wymienionych pieców. Tym tempem niestety 4 miliony pieców, które wymagają wymiany, niestety będziemy wymieniać lata, dekady. No nie wiem, nie mamy czasu na to. No mówimy o tym, że w tej chwili jest problem z czystym powietrzem, jest problem ze smogiem, ale też jest zwyczajnie problem ekologiczny. Mówimy o katastrofie ekologicznej po raz pierwszy od naprawdę wielu latach. Bardzo poważna debata się na ten temat zaczyna i tego powinniśmy się trzymać. Powiem Państwu tylko tyle, że chcielibyśmy, żeby własna energia przez każdego z nas, kto ma panele fotowoltaiczne czy wiatraki będzie chciał dać, żeby oprócz tego, że zużyje, co zużyje, żeby mogło wrócić do sieci, żeby również mógł to sprzedać i mógł wykorzystać. I może na koniec jeszcze jeden temat. Proszę Państwa, nie będziemy skutecznie walczyć o świeże powietrze, o czyste powietrze, jeżeli będziemy zgadzać się i tworzyć prawo, które pozwala na tworzenie na przykład spalarni starych opon, tak jak to ma teraz miejsce w Goleszowie, gdzie są takie plany. One na szczęście jeszcze nie zaszły za daleko i jeszcze można temu zapobiec, ale stare opony, dopuszczenie do tego, żeby na naszym terenie ulokować spalarnie starych opon jest czymś katastroficznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Maria Starzyńska, Komitet Wyborczy Konfederacji. Tak, jak walczyć ze smogiem? No problem na Śląsku na pewno jest bardzo duży.
Jak z tym działać? No przede wszystkim działać, a nie dyskutować, nie podejmować uchwały. Natomiast no, smog ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie, przede wszystkim zdrowie dzieci. I znowu będzie przykład Rybnika, gdzie bardzo dużo dzieci zapada na choroby nowotworowe, przede wszystkim układu nerwowego. W szpitalu klinicznym w Zabrzu na oddziale onkologii bardzo dużo dzieci właśnie pochodzi z Rybnika. Tam jest ogromny problem. Przede wszystkim myślę, zanieczyszczenie pochodzi nie tylko ze spalania węgla czy drzewa, jak również ludzie przede wszystkim palą też śmieciami. Wynika to być może z problemów finansowych. Nie wszystkich stać na zakup dobrej jakości węgla, jak również na ogrzewanie gazowe czy na ogrzewanie elektryczne, które oczywiście jest ekologiczne, ale niestety jest kosztowne. No, osoba, która ma renty 1000 zł, to jak zapłaci rachunek, no nie wiem, 200-300 miesięcznie, to ją po prostu potem nie stać na to, żeby inne potrzeby sobie zaspokoiła. Przede też, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, to zatrzymać import śmieci z krajów zachodnich. Tak, no wiemy, że dochodzi do bardzo różnych sytuacji, składowane są w miejscach no, też mało widocznych dla otoczenia, ale w sytuacji jak ktoś się dowie, że takie składowisko istnieje i ma być jakaś kontrola, no to co się dzieje? Podpalenie. I potem no niestety, ale też dochodzi do bardzo groźnego zanieczyszczenia środowiska. Co jeszcze można powiedzieć? Zakaz budowania spalarni śmieci. Tak, na przykład w Żywcu ma być spalarnia wybudowana chyba w centrum miasta. No też nie, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. To by było tyle. Serdecznie dziękuję. Pan Andrzej Molin, Koalicja Obywatelska. Nie wiem, czy wiecie Państwo, który samorząd odniósł ostatnio największy sukces w zakresie przywrócenia czy poprawy czystości powietrza. To Kraków, tak? Kraków, który był tak bardzo zanieczyszczony, czyli mądre, pionierskie w skali kraju decyzje prezydenta, samorządu doprowadziły właśnie do, które polegały na tym, że wymieniono kotły węglowe na gazowe, czy też węglowe starej generacji na nowszej generacji, pozwoliły osiągnąć sukces taki, że możecie Państwo zerknąć w dostępne przy użyciu aplikacji dostępnych w internecie, jak w tej chwili wygląda mapa Polski. Bardzo często przy sprzyjających warunkach pogodowych Kraków jest zieloną wyspą, gdzie powietrze jest czyste, a dookoła świeci się na czerwono i fioletowo. Oczywiście nie zawsze tak jest, bo Kraków ma swoich sąsiadów, którzy nie skorzystali tak efektywnie z tego programu, no i muszą się truć również no, tymi truciznami sąsiednich miejscowości. Więc co zrobić? Przede wszystkim pieniądze większe dla samorządów. To już kolejny apel w kolejnej sprawie. Zdecentralizować te środki. Samorządy wiedzą, jak je wykorzystać. Wiele samorządów korzysta z tych programów i korzystałoby jeszcze efektywniej, bo najlepiej byłoby całkowicie finansować wymianę kotłów przez samorządy, bo to problem ogromnie ważny. Ważnym tematem również jest poprawa prawa w tym zakresie, wzmocnić samorządy. Pan starosta dobrze wie, z jakim problemem borykały się Zebrzydowice i borykają ostatnio w Chybiu, słyszeliśmy. To wszystko spada na barki wójta, burmistrza, a gminy nie posiadają środków, by efektywnie walczyć z przedsiębiorcami, którzy składują, gromadzą te niebezpieczne środki, a dziękuję potem bardzo. Trzeba eliminować przy pomocy środków publicznych. Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Najów. Czuję się, jakbym miał podsumować to pytanie i wystąpienia przedmówców. Natomiast szanowni Państwo, uważam, że należy odwrócić w ogóle filozofię myślenia, jeśli chcemy mówić o lepszym powietrzu, o zielonej energii i o lepszej jakości zdrowia, ale też klimatu. To, że zmienia się klimat, to, że mamy złe powietrze, to, że żyjemy w złych warunkach, jest faktem. I o tym nie ma co dyskutować. Natomiast trudno budować świadomość ekologiczną, klimatyczną mieszkańców naszego kraju, mieszkańców każdego samorządu, jeśli w przekazie centralnym przez media publiczne słyszymy, że nie ma problemu. Co proponuje
PSL i Koalicja Polska. Preferencyjny VAT na zieloną energię. Energetyka prosumencka. Takie zmiany w prawie, które ułatwią korzystanie Jana Kowalskiego z możliwości wytworzenia prądu. Zwiększenie środków finansowych. W jaki sposób możemy walczyć ze smogiem? Poprzez wsparcie dla samorządów. Program Czyste Powietrze, program rządowy nie jest realizowany, nie spełnia swoich założeń. Szanowni Państwo, jeśli w połowie tego roku minister środowiska zwraca się do samorządów po to, żeby wsparły realizację programu, a nie daje na to środków, a samorządy mówiły od samego początku na ten temat, że lepiej ten program będzie realizować poprzez samorządy, a nie centralnie, to widzimy, że nie ma efektów. Na 4 miliony gospodarstw, 40-50 tysięcy umów podpisanych. Przy wsparciu samorządów można realizować zadania związane z poprawą powietrza, poprawą klimatu. Przykład Cieszyna. Dzięki poparciu przez Radę Miejską wniosku pani burmistrz z 250 tysięcy zwiększono środki finansowe na wymianę kotłów do 500 000 zł. I to jest zasługa tego samorządu. I taka powinna być filozofia myślenia polskiego rządu, polskiego parlamentu. Dziękuję bardzo. Tak, to było poprzedniej dużo tych pytań. Również i tutaj Państwo macie możliwość czy to jest tylko pytanie? Odniesienia się do odpowiedzi kandydatów. Jedna minuta, proszę o dyscyplinę. Może ktoś teraz pierwszy, bo ja mam coś na... Jak mogę, ja skorzystam. A nie w stosunku do siebie. Nie. Chciałbym, szanowni Państwo, też pokazać, co się stało, że scentralizowaliśmy działania dotyczące jakości powietrza. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przejął władzę, pierwsze co zrobił, przejął wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Zlikwidowano programy wsparcia, programy dotacyjne, programy pożyczek dla samorządów. Zlikwidowano program Kawka. Nie jest na takich preferencyjnych warunkach, w jaki sposób były przed przejęciem w 2015 roku rządów. To jest ważne, żeby jednak iść do samorządów i żeby przez samorządy realizować działania związane z niską emisją. Dziękuję bardzo. To ja teraz, no bo my korzystamy z programów rządowych i my korzystamy z różnego rodzaju. Rzeczywiście idziemy dwutorowo i większą popularnością w przypadku gminy Istebna, większą popularnością cieszy się ten program gminny niż faktycznie program Czyste Powietrze, ale te działania muszą iść dwutorowo. Też pozwolę sobie podkreślić, że nikt nie mówi, że jest dobrze. Dlatego te 42 miliardy dla Śląska, między innymi właśnie z tego powodu. Panie burmistrzu, pan wie, że w Cieszynie średnio w ostatnich latach wydawaliśmy, no nie wiem, w granicach miliona, ponad milion na programy związane właśnie z czystym powietrzem, jakkolwiek to brzmi, czy budowanie sieci, czy wymianę pieców, to są duże pieniądze i to nie są tylko pieniądze gminne. To są również pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Narodowego Funduszu, a więc to wsparcie istnieje. Oczywiście możemy mówić o zakresie, czy nie powinno być więcej, czy tego nie korygować. No i faktycznie tutaj już te postulaty dotyczące korekty czystego powietrza są i one będą uwzględniane. Ale... W jednej minucie pan Michał Brudny, później pan Andrzej Woli. Tak, ja bardzo proszę. Jedna minuta. Tak, oczywiście. Ja w zasadzie tu chciałem poprzeć kolegę z PSL-u, bo rzeczywiście centralizacja, jaka ma w tej chwili miejsce, no jest czymś obłędnym. Czymś obłędnym, bo proszę zauważyć, że wszystkie decyzje tak naprawdę chcą, żeby zapadały na szczeblu centralnym, ale nie idą tym żadne środki. Bardzo dobrym przykładem jest chociażby przykład komunikacji, który zresztą w programie Lewicy jest bardzo dobrze opisany. Chcemy oczywiście tutaj zagwarantować w każdej gminie autobus, w każdym powiecie pociąg i w każdym mieście takim większym powiatowym, żeby to się działo. To się na szczęście troszkę zaczyna dziać. Ale dlaczego mówię o tym, że jest podobieństwo? Na stworzenie 4 linii autobusowych, które w tym roku powstały, czy mają powstać z ramienia powiatu, Urząd Centralny, uruchomienie jednej linii to jest około 1 000 000 zł. Proszę zgadnąć, ile dostał powiat jako dofinansowanie do utworzenia tych 4 linii, która każda to jest około 1 000 000 zł. Podejrzewam, że Państwo nie wiecie. 34 tysiące na wszystkie.
Dziękuję bardzo. Proszę tak, sprawdzić, można wyliczenia. Będą też możliwość pytań publiczności, więc teraz proszę jeszcze o odniesienie się, czy o ripostę pana Andrzeja Molina, bo się zgłaszał. No ja bardziej mam pytanie do pana zastępcy wójta obecnie, a wcześniej burmistrza. Bo mówimy o wielu podobnych zupełnie programach właśnie. Proszę mi powiedzieć, czy starczało pieniędzy w budżecie Cieszyna i w budżecie Istebnej obecnie na podstawowe zadanie samorządu, w tym również właśnie na program Czyste Powietrze? Czy nie działalibyśmy wszyscy w samorządach zdecydowanie lepiej, gdyby więcej środków było, gdyby były zdecentralizowane fundusze? Ja jeszcze raz chcę podkreślić to, co sygnalizowałem i co kontynuował pan major. Konieczne są większe pieniądze, większe środki w samorządach. Brakuje nam po prostu tych pieniędzy. Dziękuję bardzo. Mimo tego, jak mówiłem, że jest raz możliwość postę, ale tutaj jakby było bezpośrednio, personalnie to pytanie skierowane do pana Macury. Jeśli to możliwe, to 30 sekund, panie burmistrzu. W przypadku Cieszyna mieliśmy taką sytuację, że wniosków zostało złożonych więcej niż było trzeba. Kiedy ja jeszcze byłem burmistrzem, dlatego tą pulę żeśmy zwiększyli i wymieniliśmy tyle pieców, ile było trzeba. W przypadku Istebnej była taka sytuacja, że około 50 wniosków mogliśmy obsłużyć i tyle wniosków zostało obsłużonych. Natomiast pozwolę sobie powiedzieć, że to zależy od tego, gdzie kto działa sprawnie. No ja w 2015 roku od marszałka Wojciecha Saługi usłyszałem, że mamy duże pieniądze do zagospodarowania. Mówiąc szczerze, czekaliśmy na te pieniądze w Cieszynie około 3-4 lat, aż Urząd Marszałkowski w poprzedniej kadencji podejmie decyzję i że będziemy mogli zrobić ulicę Głęboką. Ja bym się cieszył zrobieniem tej sieci. Cieszę się razem z wami dzisiaj, ale powiem sobie, mógłbym to świętować wtedy jako burmistrz. No niestety przez 3 lata czekałem na decyzję marszałka Saługi, nie doczekałem się. Dziękuję bardzo. Tak, w Cieszynie ciągle mamy brudne powietrze. A Wiśle? Też. Właśnie samorządom brakuje pieniędzy. Serdecznie dziękuję panu za odpowiedź na to drugie pytanie. Przechodzimy do trzeciej, ostatniego pytania. To pytanie będzie dotyczyło polityki społecznej. Jaką politykę społeczną powinno prowadzić państwo, aby w pełni zagospodarować, wykorzystać potencjał osób młodych i starszego pokolenia? Jak wiadomo, mimo tego, że sytuacja na rynku pracy na pewno w znaczący sposób się poprawiła, mamy najniższe w historii bezrobocie, to wciąż dużo Polaków, młodych ludzi myśli o wyjeździe za granicę. W jaki sposób, jaką politykę prowadzić, aby dokonać tej pewnej zmiany? I jeśli chodzi o młode pokolenie i to starsze. O odpowiedź na to pytanie proszę pana Michała Brudnego, reprezentującego SLD. Tak, proszę państwa, problem polityki społecznej tak naprawdę bardzo mocno wiąże się z demografią. Demografia to zastępowalność tak naprawdę kolejnych pokoleń. Powiem państwu tak, żeby można było myśleć o tym, że w ogóle te polityki będą kiedykolwiek, jakkolwiek miały możliwość zafunkcjonować, będzie do kogo kierować, to musimy przede wszystkim przetrwać jako Polacy, jako społeczeństwo. Proszę państwa, 2,1 to jest wskaźnik, który powinien być zastępowalności. Ja go przewyższam, bo mam 3. 2,1, żeby była zastępowalność naturalna pokoleń. Proszę państwa, obecnie to jest 1,45, czyli to pokazuje, że na 100 kobiet w wieku oczywiście 15-49, bo tak się określa ten wiek, rodzi się 145 dzieci. To jest za mało. Proszę państwa, nic więcej, po prostu nie uda nam się, za niedługo nie będzie o kim i do kogo mówić. Wyjadą, zostaniemy jeszcze z większymi problemami właśnie osób starszych. Oczywiście chcemy zagwarantować, już przechodząc tak konkretnie do polityki społecznej, czyli ich elementów, chcemy zagwarantować najniższe wynagrodzenie na poziomie 1600 zł, emeryturę na poziomie 1600 zł netto. Czyli nie to do opodatkowania, nie te 1100 sławne do opodatkowania, tylko 1600 na rękę. Proszę państwa, wszystkie pozostałe wyższe emerytury oczywiście będą zachowane i zagwarantowane, że po prostu nie będą obcinane, będą rewaloryzowane również dalej. Chcemy dokonać wsparcia również programów dla opiekunów i dla opiekunek. Dla osób starszych to jest niezwykle ważne. Często jest tak, że osoby starsze muszą zaopiekować się młodszymi osobami niepełnosprawnymi, wypadają z rynku pracy. Już w tej chwili tych osób jest mało, a to dodatkowo
Tak. Tak, zapewniamy, chcemy zapewnić oczywiście upowszechnienie się też takiego systemu, który miałby, i to jest takie bardzo wprost odpowiedź na pytanie, takiego łączenia domów dziecka i domów spokojnej starości. Dziadkom zapewnić możliwość posiadania nowego wnuczka, którego już w tej chwili często nie mają, bo jak są w domu, ale też i z kolei dzieciom dziadka, który też jest dla ich po prostu rozwoju potrzebny. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pani Maria Starzyńska, tak. Organizowanie społeczności lokalnej pozwala na pełne wykorzystanie potencjału energii młodych ludzi, jak również osób starszych. Pozwala na zaangażowanie zarówno jednych, jak i drugich wolontariat. I na tym właśnie chciałabym się skupić. Pozwala na wykorzystanie zapału młodzieży oraz doświadczeń życiowych osób starszych. Wolontariat w obu grupach wiekowych, po prostu wolontariusze z obu grup wiekowych mogą wspierać zarówno dzieci w placówkach wsparcia dziennego, w świetlicach środowiskowych czy socjoterapeutycznych, jak również pomagać osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym, które nie wychodzą często z domów i też potrzebują kontaktu czy z osobą młodą, czy z osobą po prostu w swoim wieku, żeby nawet porozmawiać czy wypić kawę. Wolontariat uwrażliwia na potrzeby osób wkoło, uczy empatii, uczy właśnie rozumienia potrzeb innych osób. Bardzo często, właśnie tak jak już Pan powiedział, teraz jest tendencja, żeby osoby starsze mogły kontaktować się z dziećmi w domu dziecka. W tym roku w Łodzi ruszył program, który pozwala osobom starszym zostać mentorem osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej. Jest to bardzo ważny program i ważny zarówno dla osób starszych, które mają kontakt właśnie z osobami młodymi, mogą być dla nich wzorem życiowym. Tak samo bardzo też można zagospodarować potencjał młodych osób, jak również właśnie osób starszych, tworząc takie środowiskowe, międzypokoleniowe świetlice, gdzie zarówno jedna osoba, młodzi ludzie, jak i osoby starsze mogą się spotykać, mogą przekazywać swoje pasje, swoje zainteresowania, mogą po prostu tworzyć coś nowego dla środowiska. Serdecznie dziękuję. Pan Andrzej Molin, Koalicja Obywatelska. Jak się pewnie Państwo domyślacie, ja znów tutaj samorząd widzę jako ten najważniejszy czynnik i ten właśnie to miejsce, gdzie najskuteczniej realizować politykę społeczną. Tylko brakuje samorządowi środków. Rozeznanie najlepsze, gdzie, do kogo, w jaki sposób te pieniądze kierować. Co należy robić? Seniorów przede wszystkim aktywizować, pomagać, wspierać finansowo, żeby mieli dostęp do kultury, do środków transportu, do komunikacji, dostęp do bezpłatnych profilaktycznych badań. Dla osób, które zdecydują się dłużej pracować, nie tylko wyższe emerytury, ale jeszcze dodatkowy bon dla tych osób, którzy na przykład 40 lat pracują, czy 50 lat systematycznie, żeby takie gratyfikacje, takie nagrody dla tych osób były. Dla osób w wieku produkcyjnym tylko w wyjątkowym przypadku należy wspierać ich finansowo, tylko w przypadkach naprawdę losowych. Natomiast dla lepszych stwarzać takie warunki, by sami dobrze zarabiali i mogli utrzymać swoje rodziny. To niezmiernie ważne dla godności człowieka, żeby miał tą dumę z tego, że utrzymuje rodziny, że zarabia tyle, że potrafi zadbać o ich los. Dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim wychowanie obywatelskie, kształcenie obywateli mądrych, świadomych, edukacja regionalna, uczenie korzeni, dumy z tego, że pochodzi się z danego terenu, uczyć historii, ale w oparciu o programy, które są przygotowane przez ekspertów, nie przez polityków. To bardzo istotna sprawa z akcentami na takie elementy jak wolność, jak demokracja, jak prawo i w jaki sposób należy je stosować i dla podstawowego dokumentu, jakim jest konstytucja. Dziękuję bardzo. Pełna dyscyplina czasowa, 2 minuty. Bardzo proszę, pan Przemysław Major. W jaki sposób wychowywać
wykorzystać potencjał młodego pokolenia starszych osób, ale myślę każdego Polaka. Po pierwsze widzę takie trzy filary. Edukacja, opieka i integracja. Nie na darmo, bo obracamy się cały czas w sferze samorządu, jak ważny jest w polskim systemie. Nie na darmo, kiedy tworzono system polskiego samorządu, myślano o zasadzie pomocniczości, że wiele spraw można załatwić na dole, w społeczności lokalnej. Edukacja, przywrócenie roli edukacji jako ważnego elementu w dawaniu szans młodemu pokoleniowi. Ostatnia reforma oświaty pokazała, że system nie działa, taki jaki został stworzony. Po półtora miesiąca, po dwóch miesiącach funkcjonowania roku szkolnego wszyscy mają dość. Rodzice, dzieci, nauczyciele. Warto porozmawiać, jak wygląda sytuacja w szkole. Jeśli chodzi o wsparcie osób starszych. Sztandarowy punkt programu Polskiego Stronnictwa Ludowego, emerytura bez podatku. Zwolnienie z podatku emerytur wszystkich osób, którym to prawo jest należne na dzień dzisiejszy. 13, 14 emerytura to w skali roku to jest tylko 880 zł. Zwolnienie od podatku daje realnie około 3-3,5 tysiąca złotych w skali roku więcej w portfelu emeryta. Wprowadzenie ogólnopolskiej karty seniora, ale także refundowanie samorządom wydatków w tym zakresie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale komunikacja miejska, publiczna dla osób 70+ jest darmowa, ale tylko w zakresie przejazdów lokalnych, a nie miejskich. I to samorządy na siebie biorą koszty związane z tym, jeśli chcą wprowadzić zwolnienie, bezpłatny przejazd dla seniorów. To powinno być także wsparte z budżetu państwa. Dom seniora w każdej gminie, wsparcie dla rad seniorów i żeby były na każdym szczeblu. I szanowni państwo, nie może być centralizacji w zakresie polityki społecznej. Nie może być takiego czegoś, że koła gospodyń wiejskich, żeby mogły funkcjonować i mogły pozyskać dotacje z budżetu państwa, muszą się zarejestrować u szefa ARiMR-u. Dziękuję bardzo. I jako ostatniego odpowiedź na to pytanie proszę pana Ryszarda Mazura. Szanowni państwo, rozpocznę jednak od zasady wiarygodności, bo ważne jest, żeby za tym, co mówimy, szły konkretne działania i dlatego ja bardzo często mówię o tym, co już jest zrobione. Bo czasami gdzieś tam padają puste deklaracje, za którymi przez 30 lat nic nie szło i nagle ktoś się obudził i pokazał, tak, to jest możliwe. W moim przekonaniu, chcąc wykorzystać ten potencjał, no musimy wrócić do zasady pomocniczości, tak, ale dokładniej rozumieć ją zarówno z tą przestrzenią wolności, czyli rodzina jest centrum, gdzie ta wolność się rozwija i w powiązaniu z odpowiedzialnością. W tej tak zwanej tradycyjnej rodzinie, w której przebiegają pewne procesy, których nie jesteśmy w stanie uregulować żadnymi przepisami prawa. My musimy uwierzyć w rodzinę, że naprawdę rodzina może zdecydowanie więcej niż najlepiej zorganizowana szkoła, niż najlepiej zorganizowana instytucja. Musimy uwierzyć w normalną rodzinę, która może wychować te kolejne pokolenia do wolności i odpowiedzialności. Szanowni państwo, te programy społeczne, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, wcale nie uderzają w zasadę właśnie subsydiarności, czy inaczej pomocniczości. One stwarzają tą równość szans. I teraz już może, bo prawdopodobnie znowu nie zdążę. Mamy dla młodych, zniesiony PIT do 26 roku życia. Będziemy to kontynuować. Mamy wsparcie szkolnictwa zawodowego. Mamy 500+, mamy 300+. Mamy płacę minimalną, która jest swego rodzaju wyrwaniem nas z tej sytuacji, że jesteśmy pracownikami, mamy zajmować się tylko najprostszymi czynnościami. Nie. Jesteśmy narodem ambitnym, który może więcej i może godnie zarabiać i to wyrównanie szansy przełoży się na dochody gospodarcze wszystkich i tych mniej zamożnych, średnio zamożnych i bogatych. W zakresie seniorów wymienię tylko dla przykładu 13 emerytura, przewidywana 14 emerytura, darmowe leki, kluby seniorów. No i można byłoby tą listę rozciągać. To zaczęło się dziać, będziemy kontynuować. Dziękuję. Dziękuję kandydatom na odpowiedź na to już trzecie pytanie. No, czy ktoś z państwa chciałby tutaj odnieść się do wypowiedzi swojego konkurenta, czy też w jakiś sposób jakąś ripostę w tym czymś. Bardzo proszę pana Andrzej Molin. To bardzo dobrze, że państwo jako Prawo i Sprawiedliwość zauważacie te wszystkie potrzeby społeczne i konieczność pomocy finansowej.
Tylko proszę jednak zauważyć, że są również negatywne skutki tych programów. Na rynku pracy chociażby. Zauważamy jednak, że kobiety wydłużają okresy opieki wychowawczej, urlopów wychowawczych. Bardzo dobrze. Będzie później też możliwość. Bardzo się. Dajcie mi Państwo dokończyć myśl. Natomiast bardzo, bardzo dużym problemem jest powrót po takim długim okresie. Trzeba jednak stworzyć takie warunki finansowe rodzin, żeby albo mąż bardzo dużo zarobił, albo żeby czym prędzej jednak kobieta mogła na ten rynek pracy wrócić. Zmieniają się tak bardzo technologie, że zbyt długa przerwa powoduje wręcz nawet obawy powrotu, bojaźń przed tym. I stąd to moje podkreślenia, że osoby w wieku produkcyjnym przede wszystkim jednak powinny utrzymywać się poprzez zarobkowanie, poprzez godne, wysokie zarobki. Serdecznie dziękuję. Tak, ktoś z Państwa chciałby się odnieść? Tak, proszę. Pan Ryszard Matura. Czy Prawo i Sprawiedliwość stawia na wolność? Jedna minuta. Tak. Kto chce zostać w domu, wychowywać swoje dzieci, zostaje w domu, wychowuje swoje dzieci. Kto chce iść do pracy, idzie do pracy. I powiem z mojego doświadczenia funkcjonowania w jednym samorządzie, w drugim samorządzie, nie obserwujemy takiej sytuacji, żeby komuś stawiano jakąś barierę w powrocie do pracy. My w tej chwili na przykład w Istebni z otwartymi rękami... Mówiłem o psychicznych. Tak, zrozumiałem to, ale myślę, że również stwarzamy odpowiednie warunki jakby wchodzenia w tą pracę i pozwolę sobie też odnieść się do programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Miałem okazję je poznać. Niektóre z tych programów, gdyby tak się zdarzyło, jak Pan mówi, że ktoś ma problemy psychiczne z wejściem do pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie realizuje takie programy, umożliwia, wręcz czasami namawia do tego, żeby uczestniczyć w tych programach. Dziękuję bardzo. Tak, proszę. Pan Przemysław Major. Z każdej wypowiedzi można wywnioskować, że wszystkim nam zależy na lepszym zdrowiu, lepszej płacy, lepszej pracy, lepszej edukacji. Natomiast decyzje, które zapadają w polskim parlamencie, muszą być rozpatrywane pod kątem odpowiedzialności za te decyzje i kosztów, jakie nasze społeczeństwo ponosi, jakie ponoszą mieszkańcy, samorządy, przedsiębiorcy. Każdy z nas by chciał mieć więcej pieniędzy poprzez obniżenie PIT-u, poprzez zerową składkę. Tylko że to nie rząd, to nie parlament podejmując te decyzje daje na to środki. Tylko konsekwencje tych decyzji ponoszą samorządy, ponoszą przedsiębiorcy. I te decyzje muszą być odpowiedzialne. Jeśli obniżamy o 1% punkt podatek PIT i każdy z nas się z tego cieszy. Tylko konsekwencje dla na przykład samorządów, dla dochodów są takie, że w perspektywie budżetu miasta Cieszyna w przyszłym roku to jest parę milionów, 5-6 milionów mniej dochodów. Mówię o tym dlatego, że za decyzje, które zapadają w polskim parlamencie, za decyzje rządu, ponosimy konsekwencje my na dole. Dziękuję bardzo. Tak. 10 sekund. Krótko tylko matematycznie, jeżeli zapłacimy ten 1% od mniejszej kwoty, albo zapłacimy ten mniejszy procent od wyższej kwoty, to może bardzo często na tym samym wyjdziemy. Przekłada się to na wartości bezwzględne. Panie Burmistrzu, nie wiem, ja w Cieszynie odnotowywałem wzrost dochodów miasta z tytułu tego udziału w podatku PIT czy CIT. No i w tej chwili też w gminie Istebna odnotowujemy wzrost w tym zakresie. A więc te programy społeczne, to podnoszenie płacy nie ma tak naprawdę przełożenia bezpośrednio na to, co dzieje się w samorządach. W wartościach bezwzględnych tych pieniędzy mamy co najmniej tyle samo. Dziękuję bardzo. Pan Michał Grudny się zgłasza, bardzo proszę, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tak, w zasadzie to się zastanawiam, czy popieram tu Pana, czy... Znaczy nie, czy nie. Proszę Państwa, sytuacja jest taka. Nie idą pieniądze za decyzjami centralnymi. W związku z powyższym Szpital Cieszyński ma problem na przykład finansowy, ma duże zadłużenie. I teraz problem jest taki. Jeżeli chce na przykład szpital, żeby zostać zwolniony, o co się teraz walka toczy, żeby zostać zwolniony z podatków,
zapłacenia podatków, to są przecież duże pieniądze, no to musi skądś to wziąć. A skąd ma je wziąć, jeżeli z kolei pieniądze centralne w żaden sposób nie są uwzględniane jako dotacja dla miasta z tytułu chociażby podatków czy innych spraw? Dziękuję bardzo. Jeszcze ja się mogę odnieść do tego podatku, przepraszam, nie no jestem tak wywołany, ale rzeczywiście to jest pewnie problem, który powstał pod koniec lat 90. Mniej więcej do końca lat 90. szpitale były zwolnione z podatku od nieruchomości. Natomiast pod koniec lat 90. zmieniła się interpretacja ministra finansów i nałożyła obowiązek ściągania. I to jest bardzo niezręczna sytuacja dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, bo po prostu regionalne izby obrachunkowe wymagają tego, aby ten podatek ściągać i rzeczywiście ta sprawa wymaga jakiegoś uregulowania, no bo ten postulat co najmniej jest godny rozważenia. Ale jak pan dobrze wie, panie burmistrzu, ja wiem, że to nie jest tak łatwo takie decyzje podejmować, ale pana kompetencjach była możliwość zwolnienia z podatku. Dziękuję bardzo. Tak jeszcze? W takim razie serdecznie dziękuję. Zanim, szanowni państwo, to publiczności oddamy głos, to może jeszcze już na sam koniec, podsumowując te trzy rundy pytań, zwracam się tutaj z uprzejmą prośbą o to, żeby w czasie jednej minuty zaprezentować swoją osobę, czym przede wszystkim państwo chcieliby się zająć w parlamencie, jeśli oczywiście wyborcy dokonają takiego wyboru. Może zaczniemy, jeśli mogę prosić, pan Andrzej Molin. Tak. Jedna minuta na zaprezentowanie swojej kandydatury i tym przede wszystkim, czym chciałby się pan zająć w polskim Sejmie. Proszę państwa, jak zresztą z tej debaty wynika, mamy więcej programów niż jeden naprawy sytuacji w Polsce i to bardzo dobrze. I to świetnie, że jako Polacy się różnimy, to nie chodzi o to, żeby wszyscy myśleli w taki sam sposób. My zresztą do tego na Śląsku Cieszyńskim jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, że różnimy się kulturowo, różnimy się wyznaniowo, pochodzimy z różnych rodzin, kiedyś wielonarodowościowo tutaj na naszym terenie, ale to tylko i wyłącznie bogactwo naszej ziemi cieszyńskiej. Bogactwo, z którym czerpiemy bardzo wiele korzyści, nie tylko turystycznych, ale rozwijamy się i zawsze z tego jesteśmy, pod tym względem chyba też jest zgoda ponadpartyjna, dumni. I właśnie takie wartości należy promować w polskim parlamencie i wśród polskiego społeczeństwa. Różnijmy się, ale różnijmy się w sposób spokojny. Nie tak, jak to w tej chwili się odbywa, że napadamy na siebie. Tu na szczęście tego nie było i za to bardzo serdecznie swoim kolegom dziękuję. Korzystajmy z tego wszystkiego i pani bardzo, przepraszam, bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Również o jednominutową wypowiedź proszę panią Marię Starzyńską. Tak, no ja chciałabym się, znaczy tak, na pewno kandyduję z list Konfederacji, natomiast ja chciałabym się zajmować w parlamencie sprawami dzieci. Dzieci nie mogą czekać, natomiast to, co się dzieje obecnie w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną, w sądach rodzinnych, to jest po prostu bardzo trudne, zwłaszcza na każdym etapie cierpi dziecko. Dziecko pozbawione opieki własnych rodziców, dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, czy do placówki, no nie może czekać na uregulowanie własnej sytuacji. Ustawa zakłada, że 18 miesięcy powinna być sytuacja uregulowana, natomiast w praktyce to wygląda różnie. Czasami to są lata. Dziecko powinno mieć swoją rodzinę i w tej rodzinie powinno czuć się bezpiecznie i stabilnie. Natomiast, jak ja powiedziałam, w praktyce to wygląda różnie. Dlatego dla mnie najważniejsze jest dobro dziecka. I właśnie z takim przesłaniem chciałabym pracować w parlamencie. Serdecznie dziękuję. Pan Michał Brudny. Tak, proszę państwa, chciałbym na pewno się zająć problematyką ochrony środowiska. To jest rzecz, którą bardzo, bardzo mocno myślę, że czuję i wiem, że mogę w tej przestrzeni zrobić. Myślę, że taką przestrzenią, która również mogłaby rzeczywiście sprawić mi nie tylko satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, jeżeli by się oczywiście udało przeforsować pewne jakieś też i swoje pomysły, ale i wesprzeć wiele, to na pewno byłaby kwestia pomoc osobom wykluczonym. Tak? To są na pewno te dwa fragmenty, które najbardziej czuję,
Myślę, że to jest wynika również z pewnego rodzaju empatii, którą mam i którą myślę, że możemy po spotkaniu przekonać się, że gdzieś w tym sercu lewicowym, w sercu z lewej strony jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Macura. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo mocno podkreślać tę zasadę wyrównywania szans. Uważam, że to jest taka podstawa zarówno demokracji, jak i wolności, jak i uczenia odpowiedzialności. No i te programy, które realizuje Prawo i Sprawiedliwość, ku temu jak najbardziej zmierzają. Tutaj zawsze też Państwo możecie liczyć na poparcie z mojej strony w tym zakresie. Ze względu na swoje wykształcenie prawnicze, ale też doświadczenie pracy w samorządzie, chciałbym bardzo mocno pracować nad upraszczaniem przepisów prawa, nad stabilizacją przepisów prawa. No, uważam, że jest to jeden z tych elementów, który nie tylko uprości nam życie, bo to nie jest cel sam w sobie, ale znacznie też sprawi to, że będzie to tańsze działanie samorządów, tańsze działanie państwa i sprawniejsze działanie państwa. Także jeżeli słuchają nas samorządowcy, to możecie na mnie też w tym zakresie liczyć. Chciałbym bardzo mocno podkreślać to, że niezwykle ważna jest matematyka w polityce, a więc jak najwięcej rzeczy po prostu trzeba przeliczać matematycznie i dzielić według tego, co pokazuje rachunek ekonomiczny, biorąc oczywiście pod uwagę empatię. No i te elementy tutaj od nas, czyli koniecznie linia 190, deka 81, no i wiele takich rzeczy, które tu w terenie jeszcze trzeba załatwić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja od 18 lat jestem związany z samorządem na różnych szczeblach. Praca, działalność, radny, 3 kadencje, teraz mam przyjemność być zastępcą pani burmistrz. Co jest największym osiągnięciem polskich zmian ostatnich 30 lat? Polski samorząd. Większość z nas tutaj działaczy lokalnych zaczynała w samorządzie. Mamy pełzającą centralizację kraju, dlatego w Sejmie chcę się zająć sprawami społeczności lokalnych, sprawami polskiego samorządu, lepszego prawa, prawa, które daje szansę samorządowi, a go nie ogranicza. Myślę, że to moje 18-letnie doświadczenie w samorządzie, te 18 lat, to już jest taka dojrzałość działacza, lokalnego polityka, samorządowca, który może być przedstawicielem mieszkańca każdej gminy Cieszyna, Chybia, powiatu cieszyńskiego, województwa śląskiego w polskim parlamencie. I to jest mój główny cel, moje główne założenie. Po to startuję, żeby w polskim parlamencie reprezentować samorząd. Dziękuję bardzo. W takim razie serdecznie zapraszam Państwa do publiczności do zadawania pytań. Bardzo proszę i zwracam się z uprzejmą prośbą, będą też dyscyplinę czasową, 1 minuta na zadanie pytania, 1,5 minuty na udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę, jeśli to jest możliwe, bardzo Państwa proszę również o przedstawienie się i zadanie pytania konkretnych. Lucyna Blikarz. Ja mam pytanie do Pana z PSL, z Lewicy i z Koalicji Obywatelskiej. Skąd Państwo chcecie pozyskać pieniądze na szpitale, na emerytury 1600 najmniejsze, na podwyżki? Czy chcecie coś zabrać, żeby tu dać? To takie jest pytanie. Ile mam czasu? Dziękuję bardzo. 1,5 minuty. Każdy z Państwa, rozumiem, że to jest pytanie do Pana Przemysława Majora, Pana Brudnego i Pana Andrzeja Molina. Bardzo tak proszę. Państwo mówili, że większe pieniądze dadzą, chcę wiedzieć skąd. Rozumiem, że Pan jako pierwszy. Tak, bardzo. Jeśli mogę, tak jak powiedziałem wcześniej w swojej wypowiedzi, w Polsce w budżecie Państwa są pieniądze. To nie jest tak, że trzeba skądś zabierać i ograniczać. Dlatego też jest mądre gospodarowanie tymi pieniędzmi, przesuwanie w odpowiednie działy tam, gdzie jest potrzeba. Szanowni Państwo, prosty przykład. Został stworzony Fundusz Solidarności, który miał w swoim założeniu, miał wspierać bądź wyrównywać straty, jakie polscy obywatele ponoszą w wyniku wypadków, w wyniku różnego rodzaju zdarzeń niekorzystnych, które wpływają na ich zdrowie. W jaki sposób ten Fundusz Solidarności jest rozdysponowywany? Idzie tam, do tych instytucji, gdzie są działacze obecnego rządu, są kierowane środki, do tych samorządów, gdzie ma większość rządową. To musi być mądrze rozdysponowane, a nie uznaniowo. I tak jak powiedziałem, są pieniądze w polskim budżecie. Dziękuję. Ale to jest osoba z rządu, czy nie z rządu? Jakie to ma znaczenie w dysponowaniu tymi pieniędzmi? Uznaniowość. Dziękuję bardzo. Każdy z Państwa ma możliwość zadania pytania, więc bardzo proszę.
konkretne pytanie. W takim razie mogę prosić, tak pan tak, Michał się Brudny, Lewica. Proszę państwa, no ja od 4 lat co najmniej słyszę, że jest fantastyczna sytuacja gospodarcza, finansowa i że na wszystko stać. No to ja bym chciał rzeczywiście się o tym przekonać. Biorąc pod uwagę, że takie informacje do mnie docierają, biorę to za pewnik, a więc w związku z tym uważam, że te pieniądze są. Na pewno jeżeli na przykład nie będziemy tak po prostu dawać uznaniowo przed wyborami pewnych środków dla pewnych grup społecznych tylko dlatego, że są wybory i w jaki sposób no, chcemy się przypodobać tym ludziom, no to oczywiście to już są duże oszczędności. 13. emerytura, oczywiście proszę państwa, ja nie chciałbym, cieszę się, że państwo ją dostali, tak? Natomiast to jest 11 miliardów, tak? A więc to już są środki, które można w jakiś sensowny sposób zagospodarować tak, żeby to stworzyło pewnego rodzaju system. Proszę państwa, 800 parę złotych, które dostali emeryci, to jest kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Proszę państwa, czy w takim bądź razie nie lepiej byłoby dać te pieniądze więcej każdego miesiąca? Nie, dlatego że w tym wypadku musiałoby się podnieść oczywiście kwotę. Ta kwota by podlegała rewaloryzacji, czyli co roku mielibyśmy prawo do tego, żeby więcej. A jakoś tego się nie zrobiło, tak? Wyszło się z założenia, że lepiej jest dać pieniądze, które lepiej brzmią, niż załatwić konkretny problem. No to jest poniekąd odpowiedź na pani pytanie. Akurat ja nie jestem emerytką. No nie, no nie, przepraszam, patrzałem się jako zadające pytanie. Z emerytami bardzo byli zadowoleni, bo uznali, ale oczywiście, że to jest pieniądz. Ale oczywiście, że tak. Dziękuję. Ale oczywiście, ja to rozumiem i ja rozumiem i ja dlatego wszystkich państwa, którzy dostali, no nie chciałbym państwu tego odebrać. Ale dziękuję bardzo. I jeszcze adresatem rozumiem tego pytania jest pan kandydat Koalicji Obywatelskiej, pan Andrzej Molin. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani za to pytanie, bo mogę też dzięki temu trochę rozszerzyć ten program i swoją wypowiedź. Więc tak jak zapewniają liderzy Koalicji Obywatelskiej, nikomu nic nie będzie zabrane z tych rzeczy, które zostały zagwarantowane. Słuchajcie. Bardzo przepraszam. Słuchajcie państwo, a jeżeli nie chcecie słuchać, to czytajcie. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe środki, to przede wszystkim zachęta do rozwoju przedsiębiorstw. Obniżenie podatku CIT dla tych przedsiębiorstw, które będą rozwijały swoje przedsiębiorstwa powyżej średniej krajowej. System zachęt, czyli im większa zyskowność przedsiębiorstw, tym większe obniżenie CIT-u, czyli kosztów przedsiębiorstw. Również i takie pomysły, jak na przykład są stosowane w Estonii, by te zyski przedsiębiorstw, które są przeznaczane na rozwój danego przedsiębiorstwa, były całkowicie zwolnione z podatku CIT. To umożliwi i da taki impuls na rynku dla przedsiębiorstw, żeby rozwijały swoje przedsiębiorstwa, bo w tej chwili jesteśmy w okresie boomu gospodarczego, pamiętajcie państwo, to również z tych środków są te możliwości wszystkie w budżecie, ale po okresie prosperity, jak ekonomia mówi, zawsze przychodzą czasy gorsze i na te gorsze czasy właśnie takie rozwiązania. Serdecznie dziękuję. Panowie odpowiedzieli na pytanie. Bardzo proszę. Znów, bardzo proszę o przedstawienie się. Jedna minuta. Pytanie do pana Macury. Jak pan zamierza bronić polskiego interesu w kwestii ustawy JUST 447 i choćby ostatniego listu 88 amerykańskich senatorów, którzy chcą od Polski 320 miliardów dolarów za minie bezspadkowe? Co pan myśli na ten temat i jak pan zamierza no nie bronić polskiego interesu? To jest pytanie do, konkretnie do pana tak. Ryszarda Macury. Bardzo proszę, półtorej minuty. Chodzi o majątek, który pozostawili Żydzi, tak? O, tak, o to chodzi, tak. Przepraszam, weryfikuję to, bo nie zawsze kojarzę konkretne te rzeczy. Znaczy, myślę, że tutaj polski rząd zachowuje konsekwentne stanowisko, pokazując, że Polska nie jest nikomu nic winna. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie nadal sprawować te rządy, możecie być państwo tutaj pewni, że taka polityka będzie nadal realizowana. Słyszeliście państwo niejednokrotnie i stanowisko w tym zakresie ministra spraw zagranicznych i pana premiera, innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego. Proszę się nie martwić. Myślę, że również ta polityka historyczna, którą realizujemy, nie jest bez znaczenia, bo ona jakby pokazuje na świecie to, że my jesteśmy jedną z ofiar. I dlatego jeżeli komukolwiek na świecie się coś należy,
To jest to kilka narodów, a wśród nich na pewno są Polacy. Także myślę, że z jednej strony twarde, konsekwentne stanowisko, z drugiej strony prowadzenie tej polityki historycznej, a być może ją jeszcze trzeba rozwinąć, pokazującą prawdziwą historię Polski, prawdziwą historię Europy. Szanowni Państwo, ostatnio gdzieś tam miałem okazję rozmawiać na temat tego właśnie, jakie skutki II wojny światowej, jak mieli się niektórzy wysocy urzędnicy, naukowcy reprezentujący III Rzeszę, a jak mieli się bohaterowie państwa polskiego, jakie funkcje wykonywali jedni na przykład w Stanach Zjednoczonych, a jakie prace bardzo często drugorzędne, trzeciorzędne wykonywali polscy bohaterowie, oficerowie. Serdecznie dziękuję bardzo. Pani dostała odpowiedź. Jeżeli zostanie pan poseł, zagłosuje pan przeciwko realizacji tych uroszczeń. Chciałbym taką deklarację. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Chciałem zadać pytanie do wszystkich kandydatów. Jacek Stelma. Dziękuję. Z punktu widzenia kierowcy, mieszkańca tutaj tego powiatu, czy Państwo w zakresie komunikacji drogowej na terenie powiatu cieszyńskiego diagnozujecie w ciągu najbliższych 2 lat wystąpienie jakichś znaczących utrudnień dla mieszkańców przy poruszaniu się tutaj po głównych szlakach drogowych? Jeśli tak, jaki macie Państwo na ten problem, jakby pomysł? Dziękuję. To do wszystkich kandydatów. Tak, do wszystkich. To nie chcę. Bardzo proszę, pan Andrzej Molin. To jest możliwe, bardzo przepraszam, bo wszyscy kandydaci, bo nie minutka na odpowiedź, dobrze? Oczywiście, pan Andrzej Molin, ale... Temat mi bardzo bliski, bo aktualny myślę. To widzimy bardzo, że jeżeli chodzi o połączenia pomiędzy aglomeracjami, pomiędzy dużymi miastami, w tym zakresie ta komunikacja zdecydowanie się poprawiła. Zresztą dzięki dużym środkom z Unii Europejskiej. Natomiast lokalnie mamy jeszcze problemy właśnie w takich miejscowościach jak Wisła, jak Szczyrk, jak drogi na Żywiecczyźnie. To fatalna sytuacja, kiedy jest tylko jedna droga i nie ma alternatywnej, kiedy trzeba ją zremontować bo czas na nią przyszedł, a potem chcemy zapraszać turystów, a utrudnienia są wielkie. Samorządy tego nie rozwiążą same. Tutaj brakuje pieniędzy i konieczny jest system dodatkowych, alternatywnych dróg. Druga sprawa to rozwój komunikacji transportu kolejowego. To świetnie, że w tej chwili rozpocznie się modernizacja linii kolejowej na odcinku Bronów Wisła-Głębce i również Cieszyn-Goleszów, ale trzeba kontynuować rozwój kolei. To rzeczywiście my musimy przejść właśnie przede wszystkim na transport kolejowy, budowanie centrów, co zresztą przesiadkowych, co wiele miast już planuje, realizuje i w ten sposób usprawniać nasze poruszanie się po naszym tutaj terenie i zachęcenie do przyjazdu również turystów odwiedzających Cieszyńską. Dziękuję i odpowiedź proszę panią Marię Starzyńską, bo rozumiem, że ja pytanie było do każdego z kandydatów. Szczerze, ja nie mam nic wspólnego z samorządem tutaj cieszyńskim, nie znam problemu, więc no nie odpowiem panu. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. W takim razie pan Michał Frudny. Znaczy ja powiem w ten sposób, tak? Wszyscy oczywiście chcielibyśmy, żeby ta zmiana, poprawa infrastruktury była. No i siłą rzeczy, no przejściowe utrudnienia zawsze się muszą pojawić. Ja bym natomiast bardzo chciał, żeby tak jak w tej chwili odbywa się remont między Ustroniem a Wisłą, czego też doświadczam, żeby najzwyczajniej w świecie był zaplanowany dużo wcześniej, bo te pieniądze też przychodzą troszeczkę tak niepewnie, są, potem ich nie ma, tak nie bardzo wiadomo o co chodzi. I żeby one były zaplanowane. Obwodnica Ustronia, która powinna iść do Wisły, powinna przechodzić według tego pomysłu, który był kiedyś zaplanowany, mianowicie tam miał iść przez albo tunelem, albo przez uszczuplenie skarpy, która jest kamieniołomem. Proszę Państwa, to się nie stało, to się nie stanie, bo na to środków nie ma. W związku z powyższym, no i oczywiście nie zostało zaplanowane czy siłą rzeczy. I w związku z powyższym sytuacja jest taka, że będziemy mieć zrobiony remont nawierzchni, nie będzie niestety usprawnienia komunikacyjnego, tak? To jest taka obwodnica, która nie poprawia w żaden istotny sposób problemu. Chciałbym, żebyśmy myśleli jednak perspektywicznie. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Macura. Szanowni Państwo, najpierw trochę z takich konkretów. Oczywiście chyba poważniejszym problemem drogowym na terenie naszego powiatu cieszyńskiego jest skrzyżowanie ulicy Bielskiej z ulicą Wiślańską, czy z tak zwaną Wiślanką, czyli z DK81. No i powinniśmy chyba wszyscy razem zrobić coś, żeby tam powstał jakiś wiadukt, estakada. I to jest chyba
najpoważniejszy drogowy problem na tym etapie, bo myślę, że już tutaj odcinek Ustroń-Polana-Wisła zostanie wyremontowany. Ale to są również, to jest również zabieganie o rozwiązania bezkolizyjne, budowanie chodników przy drogach wojewódzkich. Niech przykładem będzie droga 938, chociażby przebiegająca przez Haszlak, gdzie dochodzi niestety do śmiertelnych wypadków. To jest kolej, o której żeśmy tutaj jeszcze mówili, kolej, o którą żeśmy wspólnie walczyli różnymi siłami politycznymi, przede wszystkim też stowarzyszenia to robiły i warto to też podkreślić, no ale warto też niestety powiedzieć o tym, że byliśmy blokowani przez Urząd Marszałkowski, przez pana marszałka Dąbrowę, który pilnował, no właśnie, panie burmistrzu, no tak trochę wybiórczo, no kiedy myśmy pojechali do marszałka Wosia, dowiedzieliśmy się, że to 60% nadaje się na południu województwa śląskiego do pilnego remontu, a na północy województwa śląskiego 20%. To jak te pieniądze były dzielone? Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Major. Bardzo dobrze, że wspólnymi siłami udało się doprowadzić do tego, bo to nie jest tylko zasługa Cieszyna, powiatu czy województwa, ale wielu grup, że jest modernizowana kolej z Wisły do, znaczy z Bronowa do Wisły i do Cieszyna. Wyzwaniem komunikacyjnym na pewno, który jest na najbliższe lata, to jest doprowadzenie do odtworzenia linii kolejowej do Bielska, Skoczów-Bielsko. Została w poprzednim roku opracowana koncepcja przez władze miasta Bielsko-Biała. Została złożona do Zarządu Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji oraz tej kadencji. Natomiast PKP PLK wprost powiedziało na rozmowach z samorządowcami wiosną tego roku, że jeśli samorząd województwa nie określi się, że będzie po tej linii jeździł w przyszłości pociąg, to do odtworzenia tej linii nie dojdzie, bo nie widzą za zasadne wydawania środków na coś, po czym nie będzie połączeń kolejowych. Ważnym elementem z perspektywy Podbeskidzia jest stworzenie w ogóle aglomeracyjnej kolei, ale także kontynuacja i rzeczywiste rozpoczęcie prac budowlanych związanych z drogą S69 i S1, czyli połączenie Bielsko-Mysłowice oraz Bielsko-Węgierska Górka z Wartym. Bardzo dziękuję. Wszyscy już z Państwa odpowiedzieli na pytanie, więc bardzo proszę. Pan tutaj nas w kolejce. Bardzo proszę. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ugrupowanie PiS wygra wybory, będzie miała znowu większość w Sejmie i w Parlamencie. I pytam w imieniu jak gdyby PiS-u, który przedstawił program międzynarodowy w ten sposób, ucząc nowej historii aktualnej, od 1 września pan prezydent Duda ładnie zrobił wykład, że my Polacy nic nikomu nie jesteśmy winni, że to nie myśmy wywołali wojny, tak? I w tym ostatnim okresie 4 lat rząd PiS-u wyraźnie zmusił rządy Niemiec i pana prezydenta, który już przeprasza i uczy się po polsku, tak? I pytanie do tych spoza rządzących. Czy wy będziecie popierać to, żeby odszkodowania niemieckie, które nam są Niemcy winni, będziecie popierać, czy będziecie bojkotować? Co będziecie robić? Ja już mam pewne wyliczenia, ile Niemcy są winni. Nie chcę was tu zanucać, ale jest jedna minutka. Jeszcze co innego zapytam. I już jest, bardzo proszę już wierzchowcowi, bo... I brak pieniędzy, ale jeżeli Niemcy nam odbudują nasze pałace namiestnikowski w Warszawie, o czym mówił prezydent Duda, no to będzie mieć piękny pałac za pieniądze Niemiec, tak? Dziękuję bardzo. Tak, i czy rozumiem, że pytanie jest... Podać obrazki, wie pan, także będziemy mieli pieniędzy tyle. Tylko czy będziecie w jednej linii szli w kierunku rządu niemieckiego? Dziękuję, rozumiem, że to jest pytanie do wszystkich. Oddamy też pewne, no, pewne posiadłości, co Żydzi tu gdzieś pozostawiali. Spokojnie, bardzo, tak, bardzo. Bardzo proszę, pan Przemysław Major, jedna minuta. Uważam, że polska polityka zagraniczna i wszelkiego rodzaju rozmowy związane z odszkodowaniami, jakkolwiek byśmy to nazywali, powinna być odpowiedzialna, stanowcza, ale także broniąca naszego interesu, ale także uwzględniająca realia współczesnego świata. Mógłbym zadać pytanie, czy idąc za pana tokiem myślenia, żebyśmy żądali odszkodowań od Niemców, czy jakiegokolwiek innego kraju, od Rosjan, którzy wywieźli z Górnego Śląska maszyny, tak, powinniśmy także rozmawiać ze Szwedami,
którzy wywieźli po wojnie, po potopie szwedzkim, po potopie szwedzkim wiele rzeczy i słynne cieszynki możemy oglądać teraz na zamku w Sztokholmie. Dlatego powiedziałem na początku, powinno to być odpowiedzialne na zasadach partnerstwa i jeśli stanąłby taki temat na polskim parlamencie i by odpowiadał na interesy polskie, naszego narodu, to uważam, że należy takie rozmowy i działania poprzeć. Dziękuję bardzo. Ja poniekąd chciałbym... Oczywiście. Ja poniekąd chciałbym odwrócić pytanie. Jak pan sobie wyobraża, że to by miało nastąpić? I to nie pytam się dlatego, że to jest po prostu niezrozumiałe pytanie, nie zrozumiałem pana pytania, tylko chciałbym wiedzieć, jak potem ta sytuacja geopolityczna Europy miałaby wyglądać. Znaczy, znowu zaczynamy wojnę, zaczynamy się po prostu jedni przeciwko drugim. Ale to jest odpowiedź na pytanie. No. Bardzo proszę, pan mnie oglądać. Znaczy, bo to jest pytanie moje dlatego, że tak, oczywiście... Dobrze jest, jeżeli stosunki między państwami są ostatecznie usankcjonowane. Tylko że wiemy o tym, że nic nie dzieje się w próżni, tak? To nie jest tak, że za jednym żądaniem nie pójdą inne żądania. To jest tak jak teraz wojna handlowa między Stanami i Chinami, tak? No, Chińczycy dostali blokadę, odpowiedzieli tym samym. Wojna nie prowadzi do niczego, do wyniszczenia się tylko tak naprawdę ludzi. I teraz niech pan... Ale nie, niech pan teraz poczeka. Teraz chwila. I teraz może spróbuję powiedzieć kwintesencję. Ale to nie jest tak nie już, proszę pana. Bo sytuacja... Znaczy, nie można się zajmować polityką zagraniczną z punktu widzenia własnego tylko podwórka. To się nie da zrobić. To naprawdę to są... Ja tam 4-7. To nie tylko Dziękuję uprzejmie. Pani Maria. Znaczy ja myślę, że Konfederacja poprze żądania odszkodowań ze strony Niemiec. Dziękuję bardzo. I pan Andrzej Molin, Koalicja Obywatelska. Proszę pana, gdyby ten temat był taki prosty i jednoznaczny, to już rząd obecny po tylu słowach i deklaracjach zwróciłby się do rządu niemieckiego o te odszkodowania, a nie zwrócił się. Jeżeli grupa ekspertów, prawnicy znający się na tym temacie stwierdzą, że nam te odszkodowania się należą, poprę, bo by nam te pieniądze się przydały. Natomiast obawiam się, że są to tematy ściśle polityczne. Gada się o tym, żeby nadkręcać pewną atmosferę niedobrą między naszymi sąsiadami. Źle realizujemy tą politykę zagraniczną. Najpierw zbadać wewnętrznie temat wśród prawników, jeżeli mamy do tego podstawy, wystąpić, a nie najpierw skonfliktować się z wieloma państwami i przez 4 lata o tym są sygnały z rządu, a wystąpienia nie ma. Czyli temat nie jest taki jednoznaczny. To są nasze chęci, bo nam brakuje pieniędzy. Myśmy wielkich krzywd doznali w czasie II wojny światowej. Ogromnie nam zniszczono. Mam wielkie również wewnętrzne przeczucie do tego, że doznaliśmy wielkich krzywd. Ale jeżeli prawo na to nie zezwala, nie umożliwia, to musimy pamiętać o tym, że jednak pokój jest najważniejszy. Moje pokolenie było wychowywane przede wszystkim w poszanowaniu pokoju. Serdecznie dziękuję, się bardzo cieszę z tak dużej ilości rąk wniesionych do góry i ilości pytań. Założenie było takie, że nasza debata będzie trwała około 3 godziny, więc powoli zmierzajmy ku końcowi. Może ostatnie pytanie jeszcze z sali. Myślę, że później kandydaci będą jeszcze do państwa dyspozycji w kuluarach. Więc Nie. Dajmy komuś inne szanse. Bardzo proszę, tutaj pan w pierwszym rzędzie. Ja mam pytanie do pana majora. Pan mówił o tym, że zniesienie podatku dla młodych uszczupliło budżet Cieszyna, tak? Uszczupli. Tak, każdego samorządu. Mm-hmm. To proszę mi powiedzieć, czy pan wyliczył, ile uszczupli budżet Cieszyna zniesienie podatku dla emerytów? To, o co pan będzie walczył w Sejmie? Ponieważ wiemy, że w Cieszynie coraz bardziej społeczeństwo się starzeje, więc czy pan wyliczył, ile Cieszyn straci na wprowadzeniu przez pana zwolnienia emerytów z podatku?
przy założeniu, że z każdego podatku, który odprowadzamy, 37-38% wraca do budżetu, to jesteśmy w stanie to wyliczyć na bazie danych, które mamy w urzędzie, ale statystycznie tylko i wyłącznie przez liczbę mieszkańców i jakiś procent od średniej emerytury. To jesteśmy w stanie zrobić. Właśnie, czyli uszczuplia pan swoimi postulatami, czy właśnie walką w Sejmie o zniesienie opodatkowania emerytów, uszczupla pan budżet samorządu, tak? Bo pan tutaj razem z pan Molinem bardzo wspieracie, by środki szły do samorządu. I też takie jakby drugie pytanie dotyczy tego, do komu by rząd miał przekazać, jakim samorządom przekazać te środki? To miał być samorząd wojewódzki, samorząd powiatowy czy samorząd gminny, bo słyszymy tutaj od pana Macury, że przez 3 lata samorząd gminny nie mógł, czy samorząd powiatowy nie mógł doprosić się środków samorządu wojewódzkiego. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, tutaj jakby pana nazwiska zostały wyłane. Konkretna odpowiedź 30 sekund, pan Przemysław Major i pan Andrzej Molin. Na dzień dzisiejszy mamy 3 szczeble samorządów i każdy z tych szczebli korzysta z dochodów w podatkach PIT i w podatku CIT. I dla każdego ze szczebli samorządów powinny trafiać środki z budżetu państwa w przypadku wprowadzenia reform bądź zadań, które ograniczają dochody samorządów i z tego tytułu powinna pójść dla każdego ze szczebli samorządów rekompensaty. Dziękuję. Proszę. W dużej mierze panu odpowiedział pan major. No tak właśnie jest. Dla wszystkich samorządów środki są potrzebne. Wszystkie należy wspierać, bo mają różne zadania dzielone poprzez ustawę samorządową. Tak, poprzez uznaniowość. Dziękuję. Natomiast... Dziękuję. Znowu otwieramy pewne... Tak, no dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. Widzę, że jeszcze bardzo wielu Państwa chciałoby zadać pytania. Myślę, że będą do Państwa dyspozycji w kuluarach. Indywidualnie będzie można z nimi jeszcze dzisiaj i jeszcze w tych 2 dniach kampanii wyborczej porozmawiać. Serdecznie dziękuję za udział. Dziękuję kandydatom za merytoryczną, kulturalną dyskusję. Życzmy sobie, żeby tak właśnie wyglądała dyskusja w parlamencie. Serdecznie dziękuję, zachęcam do udziału w wyborach w niedzielę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.